Adwent, dzień 6. Tytuł: Boże Narodzenie w Ameryce. Autor: Stefan Barszczewski. Publikacja: Warszawa, 1905. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Wesoło na ulicach, wesoło w domach, wesoło w sercach. Boże Narodzenie nadchodzi. O biznes i nawet o tej wiecznej gonitwie za dolarem, co im każdą chwilę w życiu zajmuje, Amerykanie zapominają w dniach przedświątecznych. Umysł ich zaprzątnięty jest całkiem sprawą ważną, kotłującą się w mózgu, odrywającą od zajęć codziennych, co oferować żonie, dzieciom, krewnym i znajomym. Bo nie tylko najbliższa rodzina otrzymuje podarunki. Amerykanin więc spisuje, przekreśla, poprawia długą listę podarunków świątecznych. Żona jego czyni to samo, a dzieci biorą przykład z rodziców. Jeżeli już nie podarki, to przynajmniej pięknie ilustrowane karty pocztowe i obrazki, dochodzące nieraz w cenie do kilku dolarów, z napisem Merry Christmas lub w skróceniu Merry Xmas posłać należy krewnym i znajomym dalej zamieszkałym. Jest to święty obowiązek, to też poczta w tygodniu świątecznym dzień i noc pracuje przy zdwojonej liczbie urzędników, listonosze uginają się pod ciężarem toreb naładowanych kartami, listami i paczkami. Ulice przepełnione, olbrzymie sklepy, bazary, w których dostać można wszystkiego, zacząwszy od mięsa i jarzyn, a skończywszy na biżuterii i brązach, zamykające zwykle podwoje SW o godzinie 6 wieczorem, otwarte są przed świętami do godzina 10 i 11 w nocy. Miliony dolarów przechodzą z rąk do rąk, najkosztowniejsze zabawki, stroje, książki, meble, fatałaszki znajdują nabywców. Nic nie jest zbyt drogiem dla Amerykanina w tym czasie. Korzystają z tego przekupnie, zwłaszcza fabrykanci cygar. Bo co dać przyjacielowi, mężowi, narzeczonemu, koledze, jeżeli nie pudełko cygar, gdy lubi palić, a szanujący się Amerykanin bez cygara się nie obejdzie, chyba, że zapisał się do bractwa wstrzemięźliwości. Takich jednak niewielu jest jeszcze. Fabrykują się więc specjalne cygara gwiazdkowe o pięknym kolorze, nakrapiane kwasem, by owe plamki żółte, tak przez amatorów cenione, uwydatniły się na cygarach, o pięknych etykietach, ułożone w pudełkach z jaskrawymi obrazkami i szumnymi napisami w języku hiszpańskim, jak Vuelta a Bajo, Flor de Havana, Los Mas Aromaticos de Cuba, Reina Preciosa i inne. Wszystko to imponuje kupującemu. Rozczarowanie następuje dopiero po zapaleniu takiego cygara. Ale mniejsza o to, darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. Amerykanin jest filozofem w takich razach. Co najwyżej, odwdzięczy się na rok przyszły takim samym liściem kapusty. Tymczasem wszyscy się cieszą. Niemcy wprowadzili do Ameryki zwyczaj przystrajania choinki. Na ulicach przeto i na pustych placach całe lasy świerków i sosen, sprowadzanych wielkimi jeziorami z puszcz Wisconsinu i prowincji kanadyjskich. Bardziej konserwatywni Amerykanie zwyczaju tego nie przyjęli. Zadawalniają się gałązkami oraz wiankami z liści jemioły, zwyczaj starogermański, dotychczas zachowany w Anglii, skąd przywędrował z pierwszymi pielgrzymami purytanami na ląd amerykański. Gdy dzień świąteczny nadchodzi, we wszystkich oknach zjawiają się owe wianki z jemioły. Poznać po nich domy chrześcijańskie. Gałązka jemioły cieszy się w dniu Bożego Narodzenia szczególnymi względami młodzieży. Bo też nadaje prawo wyjątkowe, jeżeli pod taką gałązką panna stanie, może być bezkarnie przez chłopca wykałowaną. Chłopcy więc zawieszają gałązki nad drzwiami lub na żyrandolu w środku pokoju bawialnego i czyhają na SW ofiary, jak pająki na muchy. Gdy pająk niczego, to często się zdarza, iż muszka zastawionych sieci nie widzi, rozmyślnie. Jeżeli na odwrót, mucha brzydka i stara, chłopcy udają, że zajęci czym innym, nie widzą ofiary, co się im dobrowolnie w sidłach nadstawia. Santa Claus is coming. Woła dziatwa z radością, bo rozkoszna to dla dziatwy postać, ów Santa Claus, którego prototypem miał być święta Mikołaj, este Nikolaus, stąd Klaus. Odziany w kożuch kryty purpurowym aksamitem, obramowany białym futerkiem, w kołpaku z tego samego materiału, pędzi brodacz siwy sankami w szóstkę reniferów zaprzągniętymi, poprzez tworach niebieskich w noc mroźną Bożego Narodzenia. Za pasem ma rózgi dla niegrzecznych dzieci, a w saniach cały skład zabawek prześlicznych, najróżnorodniejszych. Z kominów się kurzi, bo na dworze zimno, ale Santa Claus nie zważa na to.
Zatrzymuje sanki nad domem, wyładowuje zabawki i rózeczki. A tam na dole w pokojach, u kominków wiszą już rzędem pończoszki lub stoją trzewiczki różnej wielkości. Wszedł Santa Claus kominem do domu i napełnia pończoszki lub trzewiczki uśpionej dziatwy. Odszedł, cisza w domu. Różowy brzask poranku rozprasza cienie nocy. Dzień Bożego Narodzenia nadszedł. Dziatwa zrywa się z łóżeczek i spieszy do kominków. Czy Santa Claus nie zapomniał o nas? Nie, nie zapomniał, bo oto przy kominku lalki, bębenki, strzelby, gry rozmaite, książki pięknie oprawne, mebelki, gdzieniegdzie rózeczka. Dzieci wierzą, że im to ów staruszek siwobrody, co w renifery po śnieżnych obłokach jeździ, dla uczczenia Dnia Bożego Narodzenia zostawił. Niewinne złudzenie. W obecnych jednak, trzeźwych czasach i to złudzenie znajduje przeciwników. Niepotrzebne, powiadają, po co dzieci poić za bobonami. W niektórych więc szkołach amerykańskich nauczyciele i nauczycielki kładą dziecinom w główki, co to za głupstwo wierzyć w ową baśnię o starowinie, tłukącym się w noc przedświąteczną po przestworzach niebios. Bardzo to rozsądnie, bardzo trzeźwo, nieprawdaż. Cały dzień dzieciarnia zajęta jest zabawkami swymi. Z mieszkania do mieszkania, z domu do domu biegnie, by się pochwalić darami i zobaczyć, co sąsiedzi dostali. Czeka przytem niecierpliwie wieczora, bo wieczorem bankiet, Christmas dinner z nieodzownym indykiem z borówkami i pudyngiem. Po wieczerzy zabawa, tańce. Chłopcy wysilają się na fortele, by nadobne tancerki pociągnąć pod gałązkę jemioły. W amerykańskich kościołach katolickich odbywa się w noc Bożego Narodzenia, jak i u nas, nabożeństwo nocne, ale bez owych pieśni serdecznych, co nam tak głęboko w duszy tkwią od dzieciństwa. I owej uroczej wieczerzy wigilijnej, Amerykanie nie znają. Polacy jednak amerykańscy zwyczaj prastary, z ojczyzny wyniesiony, zachowali święcie. Gdy więc z pierwszą gwiazdką na niebie, w dzień wigilijny do wieczerzy siądziemy i najbliżsi sercu naszemu opłatek z nami przełamią, bądźmy pewni, że i tam, hen za oceanem, rodacy nasi opłatkiem poświęcanym łamać się będą i tak jak my za tych, których stracili, łzę żalu uronią. A gdy w świątyniach naszych odezwie się pieśń odwieczną. Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. To echo jej popłynie przez lądy i morza i zagrzmi przygłuszonymi tęsknotą dźwiękami w łonie latorosieli od pnia macierzystego oderwanej.